Tak jak w całym kraju, w Suwałkach odbywają się obchody Święta Wolności. Dokładnie 25 lat temu w Polsce odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu, które zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności. Z tej okazji w całym kraju odbywają się obchody Święta Wolności. Cykl wydarzeń przygotowano także w Suwałkach. Są akcenty sportowe, plastyczne i historyczne. Jednym z nich było podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego Suwałki – Moje Miasto, na które uczniowie przygotowali ćwierć tysiąca prac. Dziś Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, wręczał zwycięzcom nagrody. Zachęcamy młodzież do w pewnym sensie do aktywności, tą młodzież utalentowaną, i przekazujemy dla nich ufundowane nagrody, myślę, bardzo cenne nagrody. Zachęci to może pozostałą naszą młodzież do pracy, do zastanowienia, do przyjrzenia się właśnie, co się ostatnio w naszym mieście zmieniło, jak to miasto na dzień dzisiejszy wygląda, a można wrócić jeszcze do historii naszego miasta. Także to jest i edukacja, i promocja, i rozwijanie tych wszystkich talentów, które ma suwałska młodzież. Dzisiejszy dzień jest dniem takim historycznym. Wiemy, 25 lat temu pierwsze wolne wybory. Ja mam taki plan, wracając do tutaj tego konkursu, część jest plastyczna. Ja pamiętam ten plakat z Garym Cooperem, z właśnie tego westernu W samo południe, i ten plakat w kampanii właśnie wtedy wykorzystywany był przez Solidarność. W południe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach o wydarzeniach sprzed 25 lat opowiadał studentom Jarosław Schabieński, miejscowy historyk. Suwałki wyglądały tak jak cała Polska, to znaczy były, można powiedzieć, dosyć biedne, szare. Ludzie wyglądali zupełnie inaczej, ale wszystkich ożywiała wielka nadzieja, jeżeli mówimy dokładnie o tym dniu sprzed 25 lat, bo 4 czerwca 1989 roku to był dzień, kiedy całe społeczeństwo polskie gremialnie powiedziało komunistom nie. I to jest chyba najważniejsze, co tego dnia się stało. Takie absolutne odebranie im w wyborach, przynajmniej częściowo wolnych, jakiegokolwiek mandatu do sprawowania władzy. Na miejscu można było spotkać m.in. Jerzego Pietkiewicza, który w 1989 roku w okręgu suwalskim uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy. Po prostu niepodległość, to nie ulega wątpliwości, że to była rzecz najważniejsza, żeśmy odzyskali własne państwo, żeśmy się wyzwolili w sposób pokojowy, właściwie bez wystrzału z niewoli sowieckiej. To chyba było najważniejsze. Natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej można zobaczyć wystawę plakatów wyborczych sprzed 25 lat, a na nich kandydaci do Sejmu i Senatu. Pełny program obchodów w Suwałkach znajdą Państwo w portalu Twojego regionu radio5.pl.